Film zaczyna się od pokazania nowych bohaterów, takich jak Grace, nauczycielka historii i już nam znanych, czyli Chińczyka Martina, pilnie zakreślającego markerem wersety w Biblii, pastora przystojniaka Davida, nagle pojawia się też Amy, dziennikarka z pierwszej części, co raka miała, ale już nie ma. Poznajemy też główną bohaterkę Brooke, czyli zwykłą nastolatkę, której brat zginął w wypadku pół roku wcześniej, a rodzice oddają jego rzeczy organizacjom charytatywnym. Tak, znając serię tych filmów, nie trzeba dodawać, że rodzice wychowują swoje dzieci na wolnomyślicieli, żadnej religii, no to ateistami być muszą, więc w pierwszej części jako antagonista wystąpił profesorek, jak bardzo chciałbym być ateistą, a w drugiej rodzice Brooke to ci ateiści, bo nie wierzę, że nie bez powodu przedstawiono ich jako ateistów, którzy po śmierci dziecka oddają jego rzeczy. Ja oczywiście nie wiem, co to znaczy utrata bliskiej osoby, bo w mojej rodzinie wszyscy żyją na szczęście, ale wydaje mi się, że rodzice po śmierci dziecka raczej pierwszy okres trzymają jego rzeczy, bo zachowują coś na pamiątkę. Pół roku to też nie jest jakiś bardzo długi okres, to stosunkowo świeża rana, że tak to ujmę. Pokój stoi więc pusty. Rodzice mówią Brooke, że im też jest przykro, ale trzeba move on, iść do przodu. Następuje zmiana tematu, bo ojciec ma jakoś mieć rozmowę ważną tego dnia. Matka podjarana, Brooke sobie odchodzi, pewnie czuje się niezrozumiała. Matce zależy tylko na tym, żeby córka dostała się do Stanford, bardzo prestiżowego uniwersytetu. Grace, nauczycielka i główna bohaterka, żyje z dziadkiem, któremu robi śniadania i dba o jego cholesterol. Grace to taka nauczycielka, która trudnych uczniów uważa za błogosławieństwo. Tak, Grace jest wierząca i oczywiście ta dobra, a jej wiara wyraża się poprzez godne wierzącej osoby teksty, że trudny uczeń to błogosławieństwo, na wzór dziecko niepełnosprawne to dar od Boga. Pastor Dave siedzi w swoim biurze i nagle zjawia się Jude z pierwszej części, pastor z Afryki, który jak Katarynka powtarza God is good, a odpowiada się all the time. Grace to też ta nauczycielka, która wiedzę przekazuje poprzez zabawę, gry, a nie nudne opowiadanie i kazanie przepisywać podręcznik do zeszytu. Grace zauważa, że Brooke jest jakaś nieobecna myślami i pyta Brooke, z tobą wszystko dobrze, a Brooke przygaszona odpowiada tak, jest okej. W międzyczasie Amy dowiaduje się, że nie ma już raka i dzwoni do wokalisty zespołu Newsboys. Byliśmy na ich koncercie w pierwszej części, podzielić się tą nowiną. Wokalista mówi, że tak, działa siła modlitwy. Brooke łapie Grace w kawiarni, zwierza się swojej nauczycielce, że jej rodzice już się uporali ze śmiercią brata, a ona nie może, dla jej rodziców tak jakby brat nigdy nie istniał. Grace z grubej rury pyta, czy jej brat wierzył w coś więcej, wiemy o co chodzi. Brooke nie wie, to Grace pyta Brooke, czy ona wierzy, bo każdy dochodzi do tego w swoim życiu, kiedy zadaje sobie to pytanie i mówi, że Jezus pomaga. Do domu Brooke przyjeżdżają ludzie zabrać rzeczy jej brata i pewna pani znalazła w nich Biblię, którą przekazała Brooke. Oczywiście Brooke otwiera Biblię na Nowym Testamencie, jak można było się spodziewać, bo historyjki ze Starego Testamentu może nie nadają się do czytania przez młodzież, takie jak córki Lota upijającego i uprawiające z nim seks, mąż rzucający swoją żonę napalonym typom, którzy ją gwałcą całą noc, a następnie rąbie ją na 12 kawałków i rozsyła po Izraelu jej części, Izraelici dokonujący czystek etnicznych, Lot oferujący swoje córki dziewice stadu napalonych mieszkańców Sodomy. Grace prowadzi lekcję o pokojowym Gandhi i Martinie Lutherze Kingu. Brooke pyta Grace, czy to tak jak Jezus mówił, kochaj swoich wrogów. Grace odpowiada. Tak, autor Ewangelii według świętego Mateusza pisze, że Jezus powiedział, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził, a ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. No i wskazuje to na brak przemocy, że sam King czerpał inspirację z Pisma Świętego, mówiąc, że Chrystus dostarczył ducha i motywacji, a Gandhi metodę. Jakiś chłopak w klasie zapisał to sobie na telefonie, co mówiła nauczycielka. Martin idzie spotkać się z pastorem Dave'em, bo mam mnóstwo pytań o Boga i każde pytanie to kolejne pytanie, każde pytanie stwarza kolejne pytania i tak dalej. Koleżanka z pracy pyta Grace, czy to rzeczywiście miało miejsce. Grace zostaje wezwana na dywanik w obecności szkolnego adwokata. Pan precyzuje, że uczennica zadała pytanie o paralele między naukami Gandhiego a Jezusa, i odpowiedź Grace zawierała odniesienie do pisma. Odpowiedź nie była zgodna z polityką okręgu i wytycznymi państwa, czyli wygląda to na to, że szkoła banuje jakiekolwiek rozmawianie o religii i wierze, co moim zdaniem, ale to moim zdaniem jest chore. Nawet sam Richard Dawkins mówi, że trzeba uczyć o religii, ja się z tym zgadzam. O religii. Grace grozi dyscyplinarka, ojciec Brooke nie życzy sobie kontaktu córki z nauczycielką, dalej dowiemy się dlaczego. Grace spotyka się ze swoim adwokatem, potem w domu się modli, czytając Biblię. Dalej ma miejsce
Rozmowa z komitetem w obecności prawnika Grace, grozi jej utrata pracy. Satysfakcjonującym wyjściem byłoby przeproszenie i przyznanie się do swojego nieprzyzwoitego czynu. Grace odmawia, bo woli bratać się z Bogiem, by być osądzona przez świat, aniżeli bratać się ze światem i potem być osądzona przez Boga bez komentarzy. Zły komitet się naradza i adwokat mówi, że they want her, że oni chcą Grace. Kim są oni, zaraz się dowiemy. Nie ma nagonki na szkołę, tylko na nauczycielkę. Jaka korzyść im z tego? Cytuję adwokata, oni marzyli o takim incydencie. Sprawa zostaje zgłoszona do sądu, niech sąd rozstrzyga. Do domu Brooke przyjeżdża pewien pan, którego wcześniej widziałam w serialu Żniwiarz. Oglądałam ten serial w 2011 na MTV. On tam grał szatana. A teraz też gra przeciwnika, który z uśmieszkiem na ustach mówi, że udowodnijmy, że Bóg umarł, ale to za chwilę. Na zdjęciu to ten pan na dole w garniturze. Przyjeżdża do domu Brooke i rozmawia z jej rodzicami, że trzeba to trzymać z dala od mediów, bo przyszłość córki nie może być splamiona, bla bla bla. I nagle pan szatan ze Żniwiarza, czy w tym filmie Peter Crane, nagle mówi, udowodnijmy, że Bozie umarł. Pod szkołą zbierają się protestujący, Brooke zakleja sobie usta taśmą, Grace idzie na pierwszą rozprawę, gdzie wybiera się ławę przysięgłych. W ławie przysięgłych zasiada pastor Dave, Grace idzie na drugą rozprawę, a między Kane'em, czy tam szatanem ze Żniwiarza i adwokatem Grace dochodzi do wymiany zdań, podczas której ateistę przedstawia się jako tego nienawidzącego wierzących, broniących swojej wiary za to, co robi naszemu społeczeństwu. W czasie drugiej rozprawy dowiadujemy się, że rodzice Brooke wychowują swoją córkę na wolnomyśliciela i uraził ich incydent z udziałem ich córki oraz nauczycielki. Peter Kane, ten szatan, uważa, że nauczycielka, porównując nauki Jezusa i Gandhiego, dała wyraźnie do zrozumienia, że popiera Jezusa i Grace nie teach, a preach. Adwokat Grace Tom powołuje się na dwa amerykańskie dokumenty, konstytucję i kartę praw, że nie ma w niej separacji państwa od kościoła, którą wspomina Kane. Owa separacja pojawia się w liście napisanym przez Thomasa Jeffersona. Grace tylko odpowiedziała na pytanie, nie narzucała swoich poglądów. Brooke ogląda wiadomości, pokazują Grace i prezenterka nazywa Grace fundamentalistką, która uczy dzieci religijnych nonsensów. Moje pytanie brzmi, w jakiej alternatywnej rzeczywistości oni żyją? Jaka prezenterka wyrażałaby taką opinię? Jeszcze używa słów jak if you ask me, a kogo obchodzi pani zdanie, pani prezenterką? Prezenter ma prezentować wiadomości, a swoje zdanie niech sobie wsadzi do jednego miejsca. Co to za nonsens? Rozprawa trwa dalej, przesłuchują kolejną nauczycielkę o odmiennym kolorze skóry. Tom idzie do Grace na ważną rozmowę. Ona mu się zwierza, że została chrześcijanką, bo miała problemy w życiu i zobaczyła Kościół z napisem, jak myślisz, kim jestem, po czym usłyszała głos Pana. Ojciec Martina się go wyrzekł, bo splamił honor rodziny swoim Bogiem. Martin idzie do kościoła, gra na fortepianie muzykę z Titanica, jak tonął. Grali wtedy Nearer My God to Thee. Spotyka tam Brooke, która też poszukuje, rozmawia z nim o bracie. Brooke zaprasza Jezusa do swojego serduszka. No ale tak, co mówi Biblia? Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? Księga Jeremiasza 17:9. Tom z Grace się głowią, co robić. Grace wpada na genialny pomysł odseparowania epizodów z życia Jezusa opartych na wierze i historii, udowodniając sędziemu, że miała prawo mówić o Jezusie jako postaci historycznej. Na kolejnej rozprawie występuje sam Lee Strobel. Ten pan to postać autentyczna, pastor, pisarz, apologeta, który udowadnia istnienie Jezusa historycznego, powołując się na Gerda Ludemana i Barta Ehrmana. Na rozprawie sądowej pastor Dave Mdleja miał być pomocny. Pod szkołą trwają najlepsze protesty, które wyglądają tak, że właśnie broniący nauczycielki nie krzyczą, siedzą spokojnie, podczas gdy stado rozwścieczonych przeciwników drze mordę na nich. Tak na pewno to tak wygląda. W sądzie powołany jest kolejny świadek, James Warner Wallace, detektyw z Kalifornii. Ten pan też jest autentyczną postacią. Rzeczywiście był detektywem, który został chrześcijaninem po tym, jak porównał Ewangelię. Dla niego to relacja naocznych świadków, bo jak sam twierdzi, żadnego przypadku w swojej karierze nie rozwiązał za pomocą testów DNA, tylko relacji naocznych świadków. I stał się wierzący poprzez badanie Ewangelii. Po przesłuchaniu pana detektywa sędzia prosi o kolejnego świadka, Grace nie ma już nikogo i nagle wpada Brooke do sali sądowej, sędzia wali tłuczkiem spokój, ale ostatecznie postanawiają ją przesłuchać i Brooke niechcący wszystko spierniczyła. It was at this moment that he knew. He fucked up. To właśnie zrobiła Brooke, która wypaplała, że Grace poza szkołą podzieliła się z nią swoją wiarą w Jezusa. Ale dodała, że w rzeczach brata pani znalazła Biblię i dała ją Brooke. Rodzice Brooke obecni na sali tak na siebie spojrzeli, widać było takie typowe zjeb...
W ich oczach Brooke pogrążyła swoją nauczycielkę, a mogła była po prostu siedzieć cicho i nie wpadać do sali w pierwszej kolejności. Grace boi się, że przegra, płacze w domu i modli się do swojego Boga, zwierza się dziadkowi podczas kolacji i nagle słyszy dzwonek do drzwi, a tam uczniowie śpiewają jej How Great Thou Art. Przepraszam za jakość, cringe murowany. Na ostatniej rozprawie Tom, adwokat Grace, niespodziewanie powołał Grace na świadka, chociaż Grace jest oskarżona. Tom odwala teatrzyk, każe Grace przeprosić, Grace mówi, że to byłoby kłamstwo, a Tom na to i co, każdy kłamie, Grace znasz prawdę, której nikt inny nie zna, mówiłaś mi, że Jezus do ciebie przemówił, Grace płacze, bo Tom, jak to, to było osobiste zwierzenie, czemu to wywlekasz, Tom na nią krzyczy, tam odpowiedz na pytanie, to Grace odpowiada, zapytał mnie, jak myślisz, kim jesteś, a Grace odpowiedziała, jesteś Chrystusem. Dalej Tom wybucha, że gardzi tym, bo to pokazuje, że chrześcijanie nie mają prawa wierzyć, no w sensie w sądzie tak wybuchnął i powiedział, że ta rozprawa wygląda tak, jakby chrześcijanie nie mieli prawa wierzyć. Grace płacze, przerwa w rozprawie, my idziemy na koncert Newsboys w pierwszej części filmu, do wokalisty dzwoni Amy z prośbą o modlitwę za Grace, tłum się modli, ława przysięgłych podjęła decyzję przychylną Grace, większość osób na sali się cieszy, panu szatanowi, w tym filmie Peterowi Crane'owi mina zrzędła, Brooke dzieli się tą nowością z ludźmi przed sądem, panuje ekstaza, Newsboys grają na scenie, Grace wygrała i trufuje i tak się kończy ten film.